roku obchodzimy stulecie harcerstwa na ziemi kieleckiej. Ze stuleciem harcerstwa to jest tak, że poza tym, że obchodziliśmy je w 2010 roku w Krakowie, to teraz każda Chorągiew świętuje moment, w którym na ich własnym terenie powstawały pierwsze drużyny, pierwsze zastępy skautowe i harcerskie. Dziś nadszedł czas właśnie na Chorągiew Kielecką. I zawsze, kiedy mówimy o stuleciu, zastanawiam się, co to znaczy 100 lat. Czy 100 lat dla harcerzy kieleckich to dużo czy mało? Z jednej strony powiemy, że to mało. No bo czym jest te 100 lat w porównaniu z życiem całego świata? Ale z drugiej strony to bardzo, bardzo wiele. Albowiem 100 lat harcerzy kieleckich liczy się w latach przygód harcerskich, które przeżywa każdy z nas, które przeżył każdy harcerz, każdy zuch, który był tutaj właśnie, w Chorągwi Kieleckiej, na tej ziemi, w swojej własnej drużynie. Miejsce zlotu, które wybrała Chorągiew pod Świętym Krzyżem, jest niesamowite i bardzo znamienne właśnie dla tej Chorągwi. Jest symbolem miejsca Chorągwi, symbolem ziemi świętokrzyskiej. Symbolem, o którym przez bardzo długie lata my, harcerze, śpiewaliśmy, nieważne z jakiej części Polski byliśmy i czy kiedykolwiek zdarzyło nam się dotrzeć na Święty Krzyż. Ważne jest to, że właśnie pod tym Świętym Krzyżem spotkała się dzisiaj Chorągiew. I myślę, że wszyscy harcerze, instruktorzy Chorągwi mogą być dumni ze swojego zlotu. Dlaczego? Dlatego, że to jeden z nielicznych zlotów Chorągwi, gdzie naprawdę odmeldowały się wszystkie chówce. Gdzie każdy z chówców, chociażby w najmniejszej reprezentacji, przyjechał po to, żeby wspólnie świętować swoje stulecie. Swoje stulecie, albowiem, tak jak już mówiłam, stulecie harcerstwa to nie stulecie kogoś tam, a każdego z nas to w harcerskim mundurze przeżył chociaż jedną przygodę na tej ziemi. Duchne i duchowie, życzę Wam, ażeby ten zlot był najwspanialszym zlotem właśnie w tym stuleciu. Życzę Wam, ażebyście nabrali sił na następne stulecie, bo to, czy kiedyś na ziemi kieleckiej będzie jeszcze harcerstwo, najbardziej zależy od Was, bo to Wy zostawiacie po sobie spuściźnę, bo to Wasi młodzi przyjaciele za Wami pójdą, założą mundury i razem będą przemierzać ścieżki, także te na Święty Krzyż. Duchne i duchowie, czuwaj.